Proszę teraz następnego mówcę, którym jest dr Jakub Synowiec, który nam powie, o, jesteśmy, pozostajemy w chrześcijańskiej etyce, no bo Robert Spymen, no to był taki, jest taki jeden z tych właśnie dominujących konserwatywnych chrześcijańskich filozofów z Monachium. Przepraszam, jeżeli może, proszę tak nie mówić konserwatywny, bo to nic nie mówię. Panie profesorze, proszę poznać, to jest całość filozofia metafizyka, filozofia przyrody, w świecie doceniana. To tak z internetu nie. Ale konserwatywny to nie jest negatywne określenie, proszę, to nie jest... powoduje tylko niejasność, mącenie w myśleniu. No to nie wiem, no ja nie widzę w tym nic pejoratywnego. Ja żyłem w Niemczech ponad pięć lat i Robert Spymen był w środowiskach filozoficznych no tak określany, więc ja tutaj nic oryginalnego nie... Panie profesorze, jeżeli można, nawet pan profesor Habermas wysoko ceni, takiego słowa nie użył konserwatysta, przeciwnie, wielką właśnie otwartość Roberta Spymana. Proszę przeczytać Habermasa. Dobrze. No więc zostajemy w tematyce chrześcijańskiej i w tematy chrześcijańskiej i nam powie, o wszystko nam, co na o czym nam powie, mamy wyraźnie, więc nie potrzebuję tego odczytywać. Bardzo proszę. Tak, postaram się przejść szybko do rzeczy, ale tylko tak króciutko dziękuję za zaproszenie i też chciałem podkreślić, że nie jestem tutaj pierwszy raz i kolejny raz wpadam pod opiekę pana profesora. Dzięki temu wiem dokładnie, co znaczy 20 minut i postaram się tych 20 minut utrzymać, ale w razie czego liczę na pomoc, gdybym się rozgadał. Charles Camozzi, o którym chcę tutaj mówić, nie będę teraz przyklejał łatek, żeby nie było niebezpiecznie, bo gdybym powiedział, że jest liberalny albo jakiś progresywista, mogłoby być niedobrze. Natomiast jest to na pewno filozof amerykański nowego, młodego pokolenia, który w tej chwili jeszcze nie jest bardzo znany, a można powiedzieć jest bardzo twórczy, dlatego myślę, że warto zapamiętać to nazwisko. Napisał już kilka książek, wiele bardzo interesujących. Przede wszystkim taką, którą mogę polecić, to jego próba pogodzenia etyki chrześcijańskiej z myślą Petera Singera. To się myślę wielu filozofom może wydawać niedorzeczne. Jak się mu to udało, to polecam sprawdzić każdemu, bo dzisiaj chcę jednak mimo wszystko mówić o czymś innym. A chcę mówić właśnie o tym, jak w jego filozofii można, w jaki sposób on postrzega, czy proponuje, że można postrzegać status moralny zwierząt w etyce chrześcijańskiej. Tutaj na pewno zdajecie sobie Państwo sprawę, myślę na tej sali, że bardzo wielu wybitnych filozofów zajmujących się kwestią zwierząt sądzi, że te antropocentryczne zachowania i przekonania będące głęboko zakorzenione w naszej kulturze pochodzą z myśli chrześcijańskiej albo przynajmniej są przez nią jakoś wzmacniane, że okrucieństwo, jakiego doświadczają zwierzęta, wiąże się właściwie z metafizycznymi założeniami czy antropologicznymi założeniami myśli chrześcijańskiej. Nawet spotkałem się z taką opinią, bardzo wydaje mi się metaforą bardzo ładną, że być może to miało być koło zamachowe antropocentryzmu, które rozjechało nieliczne tendencje prozwierzęce, jakie można było znaleźć, jakie kiełkowały w naszej kulturze. No i tutaj podstawą tej krytyki jest zawsze analiza założeń metafizycznych czy antropologicznych chrześcijaństwa, krytyka tego, co możemy przeczytać w świętych tekstach, czy krytyka rozważań filozoficznych, zwłaszcza filozofów średniowiecznych, ale też późniejszych. Natomiast celem tego referatu jest przedstawienie próby obrony myśli chrześcijańskiej, próby, czy nawet może wręcz samego chrześcijaństwa tego właśnie młodego filozofa, o którym wspomniałem. Próba ta jest zawarta w książce, którą Państwo widzicie na slajdzie, For Love of Animals, Christian Ethics, Consistent Action. I tutaj w skrócie prezentuję plan, będzie to dzięki temu widać, czy jestem już blisko końca, czy nie, co może też mieć pewien walor uspokajający. Mam nadzieję, że tak jest. Jednym z najważniejszych filozofów, którzy walczą o poprawę statusu moralnego zwierząt, co wiemy dzisiaj od pierwszego referatu, jest Peter Singer. Filozof ten czasem nie kryje się z niechęcią do chrześcijaństwa. Ludzie, którzy spotykają się z nim po raz pierwszy, to jest jedna z pierwszych cech, jakie zauważam w jego filozofii, że czasem zwraca uwagę, że chrześcijaństwo doprowadziło do, delikatnie mówiąc, poważnego zamieszania w sferze moralności. Singer wiele razy wieszczył koniec myśli etycznej inspirowanej chrześcijaństwem. No i też nic dziwnego, że kiedy on staje się ikoną ruchów prozwierzęcych, a tak niewątpliwie jest,
wówczas budzi to pewien sceptycyzm u zdeklarowanych chrześcijan. Camozzi twierdzi, że niechęć Singera do chrześcijaństwa i niechęć chrześcijan do Singera ma w zasadzie to samo źródło, mianowicie brak wiedzy skutkujący brakiem zrozumienia. No i w myśl tej narracji, analizując argumenty Petera Singera, zarzuca mu, czy stara się mu wykazać braki w przygotowaniu teologicznym, którego on oczywiście też nie mógł mieć. Dla Petera Singera etyka w tej chwili powinna rozwinąć się w tym sensie, że powinniśmy przyjąć pod parasol moralnej ochrony także zwierzęta, a jednak nasza kultura moralna, nasza kultura odmawia zwierzętom moralnego statusu. I Singer nie boi się nazywać wielokrotnie w swoich pismach relacje człowiek-zwierzę mianem tyranii, zorganizowanej tyranii. Zdaniem Singera jest to wynikiem rozpowszechnionych gatunkowistycznych uprzedzeń, no i teraz pokonanie tych uprzedzeń jest właściwie możliwe wyłącznie na drodze myślenia. Aby pokonać tyranię, trzeba najpierw poznać jej naturę, pisze w Wyzwoleniu zwierząt. Idee, które wspierają gatunkowizm, on widzi w chrześcijaństwie. Choćby w tym, że zwierzęta mają służyć ludziom, że tylko życie ludzkie jest święte, że ludzie panują nad zwierzętami, że zwierzęta nie są stworzone na obraz i podobieństwo Boga. Co więcej, według Singera chrześcijaństwo eksportowało te idee na cały świat. I właściwie w związku z tym decyduje się na pewnego rodzaju krytykę myśli chrześcijańskiej. Spory fragment książki Wyzwolenie zwierząt, właściwie prawie cały piąty rozdział poświęca Singer właśnie chrześcijaństwu. Analizuje Pismo Święte, począwszy od Księgi Rodzaju, Stary Nowy Testament, filozofię Tomasza Zakwinu, fragmenty nauczania papieży. Konkluzja Singera jest mniej więcej, choć nigdy nie wyrażona wprost w tak zdecydowanych słowach, to można ją wyrazić w takich słowach, że źródłem antropocentrycznych uprzedzeń jest chrześcijaństwo, więc trzeba tę myśl w jakimś sensie przezwyciężyć. Camozzi tymczasem twierdzi, że geneza gatunkowizmu jest inna niż się Singerowi wydaje. Mianowicie tutaj w tym wypadku Camozzi powiela argument Davida Clough'a, brytyjskiego profesora, który twierdzi, że trudno jest przypuszczać, żeby grupa naszych niegatunkowistycznych przodków, być może taki kiedyś mieliśmy, zebrała się razem, żeby zmienić swoją religię i ideologię w taki sposób, żeby mieć uzasadnienie dla eksploatacji zwierząt, żeby mogli wykorzystywać zwierzęta do jedzenia i jako skóry. Było raczej w ten sposób, że ta zmiana dokonała się, czy to myślenie pojawiło się, czy ta postawa, może nawet nie myślenie, pojawiła się zanim jeszcze nasi przodkowie zaczęli myśleć etycznie. Po prostu mogli coś wykorzystywać, mogli sięgnąć po zwierzęta jako pokarm i w innych celach, więc robili to. Oczywiście nie brakło prominentnych chrześcijańskich myślicieli, którzy utrwalali gatunkowizm, jednak przynajmniej dla Camozziego karkołomne wydaje się dowodzenie, że źródłem gatunkowizmu są święte teksty dla chrześcijaństwa. Dlatego, że gatunkowizm nie potrzebuje świętych tekstów, nie potrzebuje ideologii, żadnego moralnego uzasadnienia, jest wyrazem przewagi. Dzisiaj parokrotnie słyszeliśmy, że wspólnota moralna obejmuje ludzi i że to nie jest nowa rzecz. My przywykliśmy do tego, że wszyscy ludzie, że to jest nowa rzecz, że wszyscy przywykliśmy do tego, że wszyscy ludzie są objęci parasolem moralnej ochrony, ale wiemy, że tak nie było. Nawet taki mądry człowiek jak Arystoteles, niektórzy mówią, w zeszłym roku było 2400 lat jego śmierci, więc były takie opinie, najwybitniejszy umysł, jakiego wydała ludzkość. No i również ten najwybitniejszy umysł nie obejmował parasolem moralnej ochrony wszystkich ludzi. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że zanim pojawiło się myślenie moralne, zanim dostatecznie się rozwinęło, kiedy można było wykorzystywać swoją przewagę, no to po prostu ludzie to robili, czy to wobec kobiet, czy to wobec ludzi innych ras. I teraz być może tak samo jest zdaniem Camozziego wobec zwierząt. Podobne rozumowanie mamy u Lynn White Juniora, The Historical Roots of Our Ecological Crisis. On również widzi w chrześcijaństwie źródło niewłaściwych postaw wobec przyrody. Twierdzi, że chrześcijaństwo umożliwiło rozwój technologii. We wcześniejszych kulturach spirytualistycznie zorientowanych nie było tak jasne, że należy przejąć kontrolę nad przyrodą, przejąć kontrolę nad rzeczywistością, opanować ją. A chrześcijaństwo, które odmówiło właściwie duszy innym bytom poza ludźmi,
dało uzasadnienie dla rozwoju, w pewnym sensie umożliwiło rozwój technologii i panowanie nad rzeczywistością, z którego to rozwoju technologii najpierw korzystaliśmy, małe europejskie kraje, które zajęły większość świata w ciągu 200 lat, a teraz korzystamy w ten sposób, że między innymi mamy taką bardzo poważną eksploatację zwierząt, fermy przemysłowe, masową hodowlę zwierząt na futra, rabunkowe połowy, niszczenie naturalnego środowiska. To wszystko jest możliwe dzięki rozwojowi technologii. Bez tego nie dalibyśmy rady niszczyć naszej planety w taki sposób, jak to teraz robimy. Tu jednak Camozzi twierdzi, że również ta interpretacja przeczy historii, dlatego że ludzie eksploatowali naturę na skalę światową, na co są dowody, na skalę naprawdę potężną, na co są dowody archeologiczne. Rozwój technologii i konsumpcjonizm, którym wszyscy też musimy się mierzyć, czym no, żyjemy w nim po prostu i oddychamy nim w pewnym sensie, on generalnie doprowadził do takiej właśnie dramatycznej eksploatacji. Biblia też nie mówi nic o technologii czy o jej wykorzystaniu, więc winy raczej Camozzi każe szukać w naturze ludzkiej. Są też argumenty, które wskazują na gatunkowizm właściwie Jezusa. Tutaj znany argument Artura Schopenhauera, porównującego sytuację z łodziami. W książce o podstawie moralności możemy przeczytać, że jego zdaniem Pitagoras stał wyżej od Jezusa na gruncie moralnym ze względu na to, że uwalniał ryby, wykupywał sieci rybackie, natomiast Jezus napełniał łodzie i to do tego stopnia, że łódź niemal zatonęła. Petera Singera od samego początku bardzo interesowało, dlaczego Jezus utopił świnie. To jest ten znany fragment, gdzie Jezus wypędza demony, które nazywają się Legion i które ostatecznie wpadają w 2000 świni toną. Jezus i Singer powie, przecież mógł sprawić, że demony po prostu znikną. Dlaczego Jezus tak nie zrobił? Camozzi twierdzi, że właściwie to literalne odczytanie Singera w tym przypadku nie zgadza się z propozycjami biblistów, którzy patrzą na to raczej jako na metaforę oporu przeciw Rzymowi, a nie opis tego, co Jezus naprawdę zrobił. Legion, imię, które wymienia demon, jest tu słowem kluczem przywołującym rzymską formację bojową. Świnie z kolei były zwierzętami nieczystymi. Nie była więc to historia o poglądach Jezusa na temat zwierząt nieludzkich, ale raczej była to metafora pokazująca siłę, jaką miał Jezus wobec rzymskiego okupanta. Pytaniem dla wielu jest też dieta Jezusa. Ona również może mieć znaczenie dla oceny moralnego statusu zwierząt w jego myśli. W dzisiejszych czasach, jak wiemy, dieta ma kluczowe znaczenie nie tylko z powodów moralnych, więc może warto się nad nią pochylić. I tu Biblia mówi wprost, że Jezus jadł ryby. Nie mówi nic o innych zwierzętach, choć teoretycznie jako pobożny Żyd powinien spożywać baranka w czasie Paschy, ale zdaniem Camozziego nie jest to nigdzie wprost powiedziane. Z pewnością jednak jadł ryby i pojawia się pytanie, czy to oznacza, że na rybach należy postawić granice moralnej ochrony. Tutaj Camozzi przytacza argumenty, w myśl których trzeba zobaczyć sytuację jedzenia ryb w kontekście historycznym i geograficznym. Ryby były wtedy właściwie dostępnym źródłem niezbędnych substancji odżywczych i pozyskiwano je w zdecydowanie inny sposób niż dziś. Singer rozważa też sen Piotra, czy zdanie świętego Pawła Apostoła do Koryntian, w liście, w pierwszym liście do Koryntian, czy Bóg troszczy się o woły, ale to pominę, bo czuję, że mogę nie zdążyć. Natomiast kluczowy argument dla Petera Singera i kluczowy, wokół którego kręci się wiele dyskusji związanych ze stosunkiem chrześcijaństwa do zwierząt, to jest Księga Rodzaju i opis stworzenia. To właśnie w Księdze Rodzaju Bóg proklamował panowanie człowieka nad stworzeniem. Teraz to panowanie można rozumieć w taki sposób, że obraz Biblii będzie dla zwierząt bardzo zły. I tak to widzi Peter Singer, stwierdza, że dopiero właściwie Jan Paweł II zmiękcza retorykę i jednoznacznie zaprzecza absolutnemu panowaniu człowieka. Natomiast wcześniej te interpretacje zdaniem Singera miały mówić o bezgranicznym panowaniu. Natomiast Camozzi proponuje inną interpretację, zauważa choćby to, że zwierzęta zostały stworzone i to jest wprost powiedziane jako towarzysze, a nie jedzenie. Nasze podobieństwo do Boga, jego zdaniem, oznacza, że jesteśmy zdolni, by patrzeć jak Bóg i dbać o stworzenie. Co zresztą jest to dbanie o stworzenie też spójne z tym, jak się widział Jezus, nie jako Pan, lecz jako sługa. W tej interpretacji panowanie oznaczałoby służbę, ochronę najsłabszym, ochronę najsłabszych. Niemniej Camozzi przyznaje i trzeba się z tym zgodzić,
że wielu chrześcijan wykorzystywało też święte teksty po to, żeby usprawiedliwić swoje myślenie i działanie wobec zwierząt. To było i jest bardzo wygodne i prawdopodobnie w każdym tekście będziemy w stanie, będziemy zwłaszcza tak metaforycznym jak Biblia, będziemy mogli znaleźć różne interpretacje. To też pominę. Jaki jest status zwierząt według Charlesa Camusiego? Szuka odpowiedzi na to pytanie też w Biblii, ponieważ wspominałem, jest filozofem, ale ta jego filozofia mogłaby, zresztą pewnie Państwo zwróciliście uwagę, czasem niektórych filozofów mogłaby przyprawić o ból głowy, ze względu na to, że jest tutaj też dużo wątków teologicznych. I rzeczywiście status moralny zwierząt dla etyki chrześcijańskiej próbuje, co zresztą wydaje mi się naturalne, ustalić na podstawie tego, co można przeczytać w Biblii. I już od pierwszych zdań możemy, jego zdaniem, uzyskać głęboki wgląd w teologiczne podejście do zwierząt, które nie są ludźmi. Co widzimy w czasie stworzenia, w szóstym dniu stworzenia? Zwierzęta są nazywane dobrymi bez odniesienia do człowieka, a więc nie jest tam nigdzie powiedziane, że zwierzęta są dobre, bo będą na przykład pysznymi obiadami, albo będą ciągnąć wasze wozy, albo cokolwiek w tym stylu. Bóg nazywa zwierzęta po prostu dobrymi, właściwie zanim nawet ludzi w ogóle stworzono. Widać też wyraźnie, że zwierzęta nie są, przynajmniej w pierwotnym zamyśle Boga, stworzone jako pokarm. Bóg wyraźnie daje ludziom do jedzenia owoce i warzywa. Bardzo często, próbując ustalić chrześcijański stosunek do zwierząt, zatrzymujemy się na tym zdaniu o panowaniu. W następnym zdaniu już jest wprost powiedziane, do jedzenia, oczywiście w raju, przed grzechem, daje wam owoce i warzywa. Dopiero po grzechu Bóg daje ograniczone zezwolenie na jedzenie mięsa i używanie skór. Więc można powiedzieć według Camusiego, że wolą Boga jest, żeby zwierzęta towarzyszyły człowiekowi, a nie żeby je zjadał. Jest też zaznaczona ścisła relacja między ludźmi i zwierzętami. Są stworzeni tego samego dnia, mają też wspólną cechę oddech życia. Cokolwiek myślimy o Biblii, sposób, w jaki eksploatujemy zwierzęta, współcześnie zwłaszcza, na pewno nie jest biblijnym ideałem, nie mówiąc o tym, że czymś bliskim raju. Bo wolą Boga był, według Camusiego, pokój dla całego stworzenia. Dla Camusiego relacja ze zwierzętami jest testem dla chrześcijańskiej społeczności. Czy mając za króla Jezusa, króla pokoju, mogą prowadzić wojnę ze zwierzętami? Oczywiście w Biblii są też miejsca, gdzie Bóg mówi wprost, że zwierzęta będą się bać ludzi, że będą ich pokarmem. I to właściwie była straszna przepowiednia, którą dzisiaj dopiero zrozumieliśmy naprawdę, bo starożytny świat sobie nie mógł wyobrazić skali cierpienia, jakiej dziś od ludzi doświadczają zwierzęta. Tu Camusi powołuje się na Andrew Lindsaya, być może pierwszego takiego chrześcijańskiego myśliciela, który zajął się bardzo poważnie zwierzętami, mniej więcej w tym samym okresie co Peter Singer. I Camusi twierdzi, że oni razem właściwie, że zgoda Boga na jedzenie zwierząt została wydana po potopie i była w pewnym sensie dopasowana do ograniczenia i grzeszności człowieka. Podobnie Jezus, którego chrześcijanie mają naśladować, też zdaniem Camusiego, pokazał przede wszystkim wielką troskę o tych, którzy są słabi, odrzuceni, bezbronni, w pewnym sensie inni, którzy są poza kręgiem moralnej troski wypływającej z siły. Dzisiaj w naszej rzeczywistości pod te kategorie słabych, wykluczonych, bezbronnych podpadają zwierzęta. Coraz mamy większą tego świadomość też dzięki nauce. Więc tutaj też można by w nim znaleźć wzór. Już o konkluzję bym prosił. Już o konkluzję. Dobrze, no to szybko przeskoczymy do konkluzji. Może co jeszcze ważne, status moralny zwierząt jest też, żeby go ustalić, Camusi wykorzystuje też katechizm Kościoła katolickiego. To jest w katechizmie bardzo krótko ujęte, nie poświęca się mu wiele wagi, ale bardzo ważne jest zdanie. Sprzeczne z godnością ludzką jest niepotrzebne zadawanie cierpienia zwierzętom lub ich zabijanie. I tutaj kluczowa sprawa, niepotrzebne. Słyszeliśmy szczególnie w sprawie polowań, że to jest jeden z kluczowych argumentów. Stąd według Camusiego w myśli chrześcijańskiej trzeba podkreślić, że zwierzęta nie są przedmiotami na służbie osób. Ludzie mają wobec nich pewne moralne zobowiązania. Zwierzęta też nie mogą być dowolnie, można ich używać, ale nie w dowolny sposób. Szczególnie nie można usprawiedliwić okrucieństwa.
Co więcej, Camus powie, być może niektóre zwierzęta są osobami. Jeśli użyjemy definicji Boetiusza i będziemy zwracać uwagę na racjonalną naturę, jeżeli prawdziwe są obserwacje, o których mówią w tej chwili biologowie, no to wygląda na to, że wiele zwierząt może spełnić tę definicję. Może mianowicie okazać się racjonalnym, jeżeli tak, mają racjonalną naturę, jeżeli tak. Każdy przedstawiciel tego gatunku powinien podlegać takiej samej ochronie w myśli chrześcijańskiej, jak podlega człowiek. I bardzo ważna dla Camusiego w ustaleniu statusu moralnego zwierząt jest chrześcijańska koncepcja sprawiedliwości, czyli konsekwentne i aktywne działanie na rzecz tego, by najsłabsze jednostki i grupy otrzymywały to, co im się należy, w dzisiejszych czasach poszerzona o sceptycyzm wobec praktyk, które wspierają przemoc, konsumpcjonizm czy skrajny indywidualizm. To pokazuje, jaka powinna być jego zdaniem, jak powinny wyglądać relacje ludzi i zwierząt w chrześcijaństwie. To jego zdaniem zakaz udziału w przemysłowej hodowli zwierząt jak i aktywne jej zwalczanie, dlatego że w tej koncepcji sprawiedliwości widzimy aktywne działanie na rzecz tego, by najsłabsze jednostki otrzymywały to, co im się należy. Zakaz udziału w przemysłowej hodowli zwierząt oznacza oczywiście również wegetarianizm dla bardzo wielu ludzi, no bo w tej chwili bardzo trudno jest pozyskać mięso z innego źródła niż z przemysłowej hodowli zwierząt. To ograniczenie, poważne ograniczenie eksperymentów na zwierzętach, to rezygnacja z polowania, którego celem jest przyjemność, czy pewne zmiany w podejściu do zwierząt domowych, których też oczywiście teraz nie omówię. Niemniej, co moim zdaniem udało się Camusiemu? Odparł niektóre argumenty wskazujące na to, że chrześcijaństwo jest przyczyną gatunkowych streszczy uprzedzeń w naszej kulturze. Tu wszystkich argumentów nawet Petera Singera ani nie zebrał, ani nie odparł, ale to wymagałoby potężnej książki. I też myślę, że nie da się tego zrobić do końca. Pokazuje, że w etyce chrześcijańskiej zwierzęta powinny być objęte parasolem moralnej ochrony, a chrześcijanie powinni aktywnie walczyć z ich niesprawiedliwym traktowaniem. I wreszcie twierdzi, że chrześcijaństwo nie tylko nie jest przyczyną tyranii wobec zwierząt. Camus powie, że tak rozumiane chrześcijaństwo może być rozwiązaniem tego problemu, może być drogą do zlikwidowania, usunięcia tej właśnie tyranii. Tyle z mojej strony. Prawie się wyrobiłem. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. No może być rozwiązaniem i we wszystkich krajach, w których byłem, i w Ameryce, i w Niemczech, wszędzie są grupki chrześcijan i katolików, którzy próbują zmusić Kościół i hierarchię do jakiegoś zajęcia stanowiska i nic z tego nie wychodzi. Ale proszę Państwa, czy są prelegenci pozostali? Bo ja Pana Pasieki nie widzę. A tak? Jeszcze raz? Kto? Jest pan Czurowski, tak? Okej. Okay. Ale pana Pasieki nie ma, jak rozumiem, bo ja go znam i go nie widzę. No to wobec tego, jeżeli tak... A gdzie jest pan Czurowski? Jest na sali? Bo to pan właśnie. Aha, no to dobrze. No to bardzo dobrze. No to wobec tego mamy chwilę na pytania i dyskusję. Wobec tego, jeżeli ktoś ma pytania, to do ciekawego bardzo referatu doktora Synowca, no bo ksiądz doktor habilitowany Kożuchowski już uciekł i się zezłościł na moje określenie, że Szpieman jest konserwatywny. Ja się zupełnie nie poczuwam do winy, bo ja mi się nie wydaje, żeby to było w żaden sposób obraźliwe. No ale trudno, ale wobec tego, jeżeli ktoś ma pytanie do doktora Synowca, to bardzo, bardzo proszę. Pani profesor, tak. A zacznę tę refleksję od referatu pana doktora Synowca, który pokazuje, że chrześcijaństwo nie jest przyczyną naszego stosunku do zwierząt. I ja się zgadzam. Chrześcijaństwo nie jest przyczyną. Natomiast tak jak inne systemy monoteistyczne, po prostu uprawomacnia, prawda? I ludzie, a mówiliśmy o tym i wcześniej, potrzebują przewodnika, potrzebują kogoś wyżej, autorytetu, który powie, tak jest dobrze, tak jest niedobrze. I w tym kontekście powiedziałabym, że
Oczywiście jest to obrona chrześcijaństwa, jaką tutaj przeprowadzał dr Synowiec. Mówię w skrócie, tak, żeby, bo rozumiem, że przede wszystkim było to zreferowanie poglądów innych badaczy. Więc ta obrona chrześcijaństwa, sądzę, powinna być w ogóle poszerzona o myślenie o systemach religijnych, zwłaszcza monoteistycznych. To się wiąże w to, o czym mówię, w jakiś sposób z referatem pani profesor Mizińskiej, jeśli dobrze zapamiętałam imię, nazwisko? Mizińskiej, tak? Mizińskiej. W którym to wystąpieniu przewijało się to pytanie dotyczące starożytnych cywilizacji. De facto to jest cywilizacji, które opierały się na politeizmie. I w moim odczuciu, gdybyśmy te starożytne cywilizacje porównali w ogóle ze społeczeństwami tradycyjnymi i zestawili ze społeczeństwem nowoczesnym, to różnica polega na tym, że w tych starych cywilizacjach, czy to jest egipska, czy to sumeryjska, czy cywilizacja Grecji, Krety, Babilonii i tak dalej, i jakby kultury społeczeństw tak zwanych prostych, czy kultury społeczeństw tradycyjnych nie czyniły człowieka centrum, ponieważ były kulturami opartymi na jakby takim chtonicznym myśleniu, czyli pochodzę z ziemi, człowiek jest chtoniczny, tak? W związku z tym traktuje tę ziemię jako miejsce jedyne na świecie i traktuje z szacunkiem. Natomiast dokonała się istotna zmiana. Bo ja teraz tak troszkę tworzę pewne tezy w oparciu o wiedzę. Dokonała się istotna zmiana w momencie, kiedy pojawiły się monoteistyczne religie, takie jak na przykład judaizm, tak, mozaizm, które inaczej uporządkowały hierarchię, w ogóle zresztą oparte na hierarchii, uporządkowały tę hierarchię w taki sposób, że jest Bóg i po nim jest człowiek. Tak czy inaczej, one stworzyły uprawomocnienia, dając te jakby to poczucie moralnego wsparcia też ze strony wielkich systemów religijnych. Przepraszam. Dziękuję. Ktoś jeszcze chciał zadać? Pan właśnie Czurawski, tak? Ale mikrofon, bo inaczej nie. Dziękuję. Mam takie pytanie do doktora Synowca, bo ja nie znam Camozziego, tak naprawdę po raz pierwszy spotkałem się z tym nazwiskiem tutaj, ale wydaje mi się, że znam Singera. I z tego, co pan doktor mówił, to albo Camozzi jest bardzo wybiórczy w stosunku do tego, co Singer mówi na temat historii szowinizmu gatunkowego, zwłaszcza w Animal Liberation, no albo jest to ta krytyka Camozziego też jest oparta na pewnym nieporozumieniu. Taki przykład, pierwszy lepszy z brzegu, to, że Singer nie oskarża tylko chrześcijaństwa za antropocentryzm, ale widzi chrześcijaństwo jako przedłużenie pewnej myśli antyku. To jest też dosyć bliskie takiemu myśleniu, które zawarł Nietzsche, że chrześcijaństwo jest odwróconym platonizmem. Znaczy przede wszystkim za nasz sposób rozumienia na takim poziomie bardzo, powiedzmy, potocznym, tradycyjnym, chrześcijaństwo bierze górę. Tak? No, ja na przykład bardzo często myślę sobie o moich rodzicach, którzy uważają, że tradycja nakazuje, żeby jedli mięso w niedzielę. Oprócz tego, że w każdy inny dzień też jedzą mięso, ale w niedzielę to jest tam ugruntowana tradycja i tak samo wszystkie inne święta. Z tradycją ich zdanie się po prostu nie dyskutuje. Już nie chodzi o argument z tradycji, ale jest to ugruntowane w tym, że oni są chrześcijanami, tak? Czyli gdzieś tutaj ten element jest. Natomiast bardziej krwiożercze jest też taki antropocentryzm arystotelesowski dla Singera. I teraz jeżeli Camozzi na przykład mówi o tym, powołując się na singerowską krytykę tej fragmentu Ewangelii według świętego Marka,
to Zinger nie krytykuje fragmentu Ewangelii według świętego Marka, tylko krytykuje świętego Augustyna, filozofa, który tym fragmentem się posłużył. Zasadnicza różnica. To jest to, co chciałem powiedzieć. Tak, bo ten argument odegrał ogromną rolę później, właśnie w dowodzeniu tego, że zwierzęta nie należą do tej wspólnoty sprawiedliwości. I to się tak naprawdę liczy. Co tam było historycznie w tym kawałku, w tym dniu, wie pan, to naprawdę jest dosyć drugorzędne. Ważne, że jest to, że się liczy. Czy ktoś jeszcze, zanim ja sobie jeszcze pan by chciał, tak? No dobrze, to ja pożyczę to, bo ja jeszcze też mam jedno. Bardzo mi miło, Dariusz Piotr Klimczak, Fundacja Maksimum. Ja chciałem podziękować panu, właśnie doktorowi, za ten bardzo arcyciekawy referat. Przede wszystkim za to, że pan dostrzegł istotę jakby nieporozumienia między Zingerem a tutaj przywołanym badaczem, ponieważ to chodzi o egzegezę, tak, biblijną, się to zrozumiałem, bo tu nie chodzi o ryby, że Chrystus jadł ryby, bo on sam był przecież rybą ischis, tak, to jest grecka ryba, ale to jest przecież Jezus Chrystus. To jest, nie można rzeczywiście tej Biblii odbierać stricte literalnie, bo jeśli zobaczymy, no tam jest mnóstwo symboli odwołujących się do zwierząt. Jest przecież ryba, jest baranek Boży, jest gołębica i tak dalej. Jest jabłoń, jeszcze są oczywiście, wielbłąd oczywiście. No i tu właśnie a propos wielbłąda, my jesteśmy skażeni tymi cytatami biblijnymi typu, że prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho jelne niż bogaty wejdzie do Królestwa Niebieskiego. A to przecież jeśli zrozumiemy dokładnie egzegezę biblijną, hermeneutykę szczególnie, no to wiemy, że ucho biblijne to jest nazwa bramy w Jerozolimie, tak, kupieckiej, przez którą oczywiście kupcy przechodzili na dzień targowy i tak dalej. Tak więc o ile nie wkraczam tutaj w filozofię tutaj, którą pan tutaj w pewnym sensie przywołał, to jednak mi się wydaje, że to jest chyba jak gdyby istota pańskiej wypowiedzi, że jednak chyba trzeba oprzeć to myślenie o dotarcie do reziduum, tak, tekstu, wyzbywszy się przede wszystkim może jakiś stereotypów myślowych, tak? To nie wiem, czy dobrze to zrozumiałem. Dziękuję bardzo. Dobrze, to jeszcze zanim, to jeszcze za chwilkę pana odpowie, wobec tego ja sobie pozwolę na jedno krótkie pytanie. Mianowicie, czy naprawdę pan twierdzi, to z czym on dyskutuje, że Singer jak gdyby wyprowadza genezę agatunkizmu z Biblii czy z Kościoła. Znaczy ja, czy to jest historyczne twierdzenie? Ja w to trochę wątpię, dlatego że dla mnie jest oczywiste, takie zresztą pani profesor powiedziała i zresztą to z mojego wykładu też wynika, oczywiście, że nie jest religia ani chrześcijaństwo nie stworzyło agatunkizmu i nie stworzyło przewagi. Oczywiście to jest prymitywny biologizm, efekt ewolucji, który chrześcijaństwo świetnie wykorzystuje, akceptuje i robi z biologii świętość. To jest jednak powiem, ta biologizacja, to robienie świętości z biologii w chrześcijaństwie u mnie porażające. To robienie, prawda, tej struktury rodzinnej, miłości macierzyńskiej, która jest jednym z biologicznych bardziej, to robienie czegoś świętego. No dobrze. No więc moje pytanie jest już, żeby nie dywagować, nie tracić czasu. Czy naprawdę uważa pan, bo ja nie pamiętam cytatu, czy Singer, czy to jest historyczna teza, że gatunkizm pochodzi, czy raczej jest to, że jest to bastionem dzisiaj, że jest to w dzisiejszej sytuacji, no jest to bastionem gatunkizmu. No ma pan sporo do odpowiedzenia. Mam rzeczywiście dużo przestrzeni. Dowodzi do jakości dobrej referatu. To może różne rzeczy dowodzić, że jest dużo pytań, prawdę mówiąc. I może zacznę od pana, który zwrócił mi uwagę na uproszczenie. No rzeczywiście tam było, tak. Uprościłem troszeczkę wypowiedź Zingera, dlatego że gdybym chciał ją podać w pełnych szczegółach, prawdopodobnie trudno by mi było zmieścić się w czasie. Natomiast generalnie poszedłem raczej za Camozjem niż za Singerem w tym, jak on to przedstawia. Znam tę myśl Singera też dość dobrze, no bo to jest, tak jak powiedziałem, piąty rozdział Wyzwolenia zwierząt. Myślę, że kluczowej książki dla tej sprawy i rzeczywiście można z tego miejsca wiele wyczytać z tego rozdziału. Ja nawet przygotowując ten referat znalazłem zupełnie przypadkiem taki obrazek, na którym było napisane
wypowiedź przypisywana Peterowi Singerowi: chrześcijaństwo jest naszym wrogiem, kiedy je zniszczymy, no to wówczas będzie można poprawić los zwierząt, coś takiego. To jest oczywiście fake, prawda? Także wiele, czy fake, nie da się znaleźć źródła tego cytatu, więc na to wygląda. Wiele tego rodzaju uproszczeń, łatek jest przyszywanych Peterowi Singerowi i niesłusznie. Sam staram się, kiedy mogę, takie rzeczy prostować. Natomiast niewątpliwie, czy to jest teza historyczna, bo te pytania się właściwie z sobą łączą, czy to jest teza historyczna, że chrześcijaństwo ma swoje źródło, gatunkowizm ma swoje źródło w chrześcijaństwie, szowinizm gatunkowy. Da się tak zinterpretować myśl Petera Singera, tak mogę powiedzieć. I tak ją interpretuje Camozzi po prostu. Mianowicie, że gdzieś chrześcijaństwo jest u podstaw powstania szowinizmu gatunkowego przez to, że tak miałby twierdzić Singer, przez to właśnie, że no, pokazało człowieka jako jedyną istotę, która ma duszę, jako istotę wyróżnioną. Rzeczywiście chrześcijaństwo pokazuje w ten sposób człowieka i to na pewno jest tym, o czym dokładnie mówi pani profesor, choć nie znam się na kulturach antycznych i religiach i to jest zupełnie poza swoim obszarem, jestem eksperckim, to jeśli w ogóle jakiś mam, to tutaj myślę, mógłbym powiedzieć, że na pewno jeżeli powiemy, że człowiek jest wyjątkowy, to wspiera takie tendencje do tego, żeby eksploatować inne istoty. Ale czy wspiera okrucieństwo na taką skalę, jaka jest w tej chwili? Nie wiem, jak było w innych kulturach, to może pani profesor lepiej by nam powiedziała. Natomiast wydaje mi się, że my, chcąc wykorzystać swoją przewagę, jesteśmy tego typu istotami, że kiedy mamy swoją przewagę, możemy ją wykorzystać, to będziemy szukać uzasadnień gdziekolwiek. I tutaj z łatwością sięgniemy do Pisma Świętego, sięgniemy do kultury, sięgniemy do uzusu społecznego. Być może trochę też jest tak, jak pan profesor mówił o rozwoju moralnym, być może podobnie jest z rozwojem religijnym. To znaczy, że mamy pewną powierzchowność, która właściwie łączy się w pewnym sensie z tą moralnością konwencjonalną, o której pan profesor mówił, i mamy pogłębioną refleksję, czy to religijną, czy to właśnie etyczną, na którą być może niewielu stać. No, to jest chyba część odpowiedzi. Nie wiem, czy państwa jakoś usatysfakcjonowałem. Okej. Bardzo dziękuję. W każdym razie już nie mamy czasu na dalsze.